Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w murach tego szpitala klinicznego imienia Karola Jonschera. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla tego szpitala, ale jeszcze ważniejszy dla naszych pacjentów, bo otrzymają to, na co dosyć długo czekali. Jest to dzień, w którym będziemy otwierali bardzo nowoczesne bloki operacyjne oraz nowy oddział kardiochirurgii dziecięcej. To jest inwestycja budżetu państwa i to trzeba sobie jasno powiedzieć od razu. 87% środków finansowych jest z budżetu państwa, także rząd nam tutaj jednoznacznie pomógł, a tak naprawdę w pewnym mechanizmie jeszcze, o którym powiem, to udział budżetu państwa jest jeszcze większy. Zresztą tam będzie, jak będziemy zwiedzali, tablica, która pokazuje aktualny stan finansowania tego, co w tej chwili będziecie Państwo oglądali. Dzisiejszy dzień zgromadził bardzo wielu znakomitych gości i za chwilę ich zacznę witać, ale mam taką propozycję, tak, że może oklaskami nagrodzimy, jak ja skończę czytanie całej listy, dlatego że piąta osoba już jest pokrzywdzona, tak, bo sala jest troszkę zmęczona, a jak dojdę do 20, to stanie się ofiarą zmęczenia publiczności i osób zebranych. Także nauczyłem się tego u pani dyrektor Pachciarz na jej uroczystości. Bardzo mi się to spodobało i myślę, że to jest fajna formuła. Czyli w związku z powyższym rozpocznę. Jestem zaszczycony po prostu, że w naszych murach, zresztą tradycyjnie, zawitali posłowie na Sejm Rzeczypospolitej. Mamy panią Bożenę Szydłowską, przewodniczącą podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu. Mamy pana posła Tadeusza Dziubę, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Pan minister do nas dojedzie, ale się cieszę vis-a-vis mnie, jest pani Aneta Niestrawska, wicewojewoda Wielkopolski. Nie, zapowiadała się, że będzie, ale nie widzę pani Marzeny Wodzińskiej, wicemarszałek. Na pewno się spóźni, jak znam życie, pan Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta Poznania, ale już go witam. Starostę Poznańskiego będzie reprezentował pan Piotr Zalewski, członek zarządu naszego powiatu. Witam serdecznie panią Agnieszkę Pachciarz, dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ-u. Cieszę się, że jest z nami gospodarz tak naprawdę tego obiektu, jego magnificencja, profesor Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wśród nas znalazł się pan profesor Piotr Czałderna. Myślę w dużej mierze dlatego, że sam jest znakomitym chirurgiem dziecięcym, ale w tej chwili pełni jeszcze ważniejsze funkcje, mianowicie koordynatora sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej i od wczoraj jest prezesem Agencji Badań Medycznych. Tak mi wiewiórki podpowiedziały. Także bardzo serdecznie witam pana profesora. Jest z nami jego ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Stawiły się licznie władze naszej uczelni. Musiałem się tego, proszę Państwa, uczyć przez noc, bo w nocy się zmieniły te funkcje i zobaczymy, czy nie dam jakiejś plamy. Władze uczelni w osobach prorektorów, pani profesor Ewy Wender-Orzegowskiej, pana profesora Michała Nowickiego i pana profesora Zbigniewa Krasińskiego. Są nowi kanclerze, bo w tej chwili kanclerzy jest troszkę inny układ, trzech. I wszyscy są, proszę Państwa, dlatego że witam serdecznie pana profesora Marka Ruchałę, kanclerza Kolegium Nauk Medycznych. Witam pana profesora Jarosława Walkowiaka, kanclerza Kolegium Nauk o Zdrowiu i dyrektora Szkoły Doktorskiej. I witam pana profesora Lucjusza Zaprutko, kanclerza Kolegium Nauk Farmaceutycznych. Dziekani też się zjawili
i się bardzo z tego cieszę. Witam pana profesora Edmunda Grześkowiaka, dziekana Wydziału Farmaceutycznego, jednocześnie naszego wieloletniego szefa Rady Społecznej Szpitala. Witam panią profesor Marię Iskrę, dziekana Wydziału Medycznego, pana profesora Jacka Wysockiego, dziekana Wydziału Lekarskiego oraz pana docenta Jakuba Żurawskiego, prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Nie wiem, czy jedzie, ale miała być, może jedzie z ministrem, pani Joanna Adasik, dyrektor Departamentu Ochrony Inwestycji. Jest? Miło mi poznać, a szkoda, że wcześniej nie miałem okazji. Bym od razu rozpoznał. Witam serdecznie pana profesora Janusza Bohosiewicza, konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Widziałem, jest. Witam pana docenta Jarosława Szydłowskiego, pełnomocnika rektora do spraw naszego szpitala, czyli de facto pełniącego funkcję prorektora do spraw klinicznych akurat naszego szpitala. Witam wszystkich członków Rady Społecznej Szpitala, których kilkoro tutaj mój wzrok wyłowił. Witam serdecznie pana Stanisława Schneidera, członka Prezydium Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Cieszę się, że wśród nas jest pan Tomasz Kaczmarek, wiceprzewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, też wieloletni członek naszej Rady Społecznej Szpitala. Nie da się nie zauważyć na sali pana doktora Rafała Staszewskiego, dyrektora generalnego naszego uniwersytetu od dziś. Witam panią Krystynę Piątkowską, dyrektora do spraw administracji. Obiecywała mi jeszcze wczoraj, że na pewno będzie. I panią Barbarą Maciałowicz, dyrektora do spraw finansowych. Jest wśród nas również pan Bogdan Poniedziałek, wieloletni kanclerz Uniwersytetu Medycznego. Kilkadziesiąt lat tą funkcję pełnił do 2017 roku, a jego obecność dzisiaj nie jest bynajmniej przypadkowa. Jest wśród nas pan Zbigniew Terek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Witam bardzo serdecznie Witolda Drabera, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Bardzo się cieszę, że odwiedzili nas pan Jacek Rutkowski, prezes firmy Amica Wronki oraz pani Małgorzata Rutkowska, prezes Fundacji Amicis. Również witam pana Wojciecha Pawłowskiego, prezesa zarządu firmy VRP, a jednocześnie członka sześcioosobowej rady naszej uczelni. Witam również panią Dorotę Pawłowską, prezesa zarządu Stowarzyszenia Orkiestra Wiwat. Jest wśród nas, trudno go nazwać gościem, bo tak naprawdę cały czas z nami pracuje, pan mecenas Zbigniew Tur, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, a od 20 ponad lat, chyba 22 lata, nasz radca prawny szpitala. Witam serdecznie kierowników klinik oraz katedr chirurgii dziecięcej z całej Polski, którzy przyjęli zaproszenie, zwłaszcza pana profesora Mańkowskiego i tutaj się zjawili. Witam pana profesora Michała Wojtalika, kierownika kliniki kardiochirurgii dziecięcej. Witam pana profesora Mańkowskiego, kierownika kliniki chirurgii urologii dziecięcej, a przede wszystkim prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej. Witam kierowników katedr, klinik, zakładów oraz samodzielnych pracowników nauki naszego szpitala. Witam kolegów dyrektorów szpitali i to nie szpital, ale witam dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, przynajmniej raz nie służbowo. Witam panią Beatę Łukomską, dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych nr 110, która to szkoła ma duże znaczenie w funkcjonowaniu szpitala. Witam księdza Tomasza Morasza, proboszcza parafii pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza. Witam naszego nowego kapelana, z którym już fajnie mi się współpracowało od początku, księdza Ryszarda Siwka, kapelana szpitala. Witam pana Daniela Niedbałę, szefa Studio DNA,
Witam również pana Stanisława Kruka, prezesa firmy Budopol. Witam wszystkich pozostałych pracowników szpitala, zarówno części białej, jak i administracyjnej. Bardzo wszystkim dziękuję za przybycie i tu posypały się oklaski. Proszę państwa. Proszę państwa, musimy odwrócić pewien harmonogram dzisiejszej uroczystości, bo z jednej strony pan minister jest w drodze, z drugiej strony o trzeciej nastąpi wbudowanie kamienia węgielnego pod Collegium Pharmaceuticum i dlatego najpierw pozwolę sobie wręczyć nagrody i wyróżnienia, bo nie chcę zostać z nimi w ręku, ani ich wręczać w zaciszy mojego gabinetu po prostu. I dlatego no, pozwolę sobie wręczać, ale najpierw pokażę, co to jest, tak? Od ponad sześciu lat szpital dysponuje medalem. Medalem za wybitne zasługi dla rozwoju i modernizacji szpitala. Ja traktuję to jako jeden z lepszych pomysłów swojego życia. Udało mi się pozyskać do współpracy wybitnego polskiego medaliera, panią Beatę Wątróbską-Wdowiarską, która współpracowała z Mennicą. Był to mój pierwszy wybór co do artysty. Namówiłem ją do tego. Zabrała się do roboty w czasie wakacji i coś takiego powstało, które zaraz omówię. Pani Beata Wątróbska-Wdowiarska jest autorem wielu monet lokalnych, takich na terenie danego regionu stosowanych, ale również monet okolicznościowych NBP-u. Ja proponuję, żebyście państwo spojrzeli na stronie Narodowego Banku Polskiego i zobaczyli jej najnowszą monetę z czerwca poświęconą Helenie Mądrzejewskiej. Jak jest piękna i przemyślana. Ale nasz medal też jest bardzo przemyślany. Awers to jest budynek szpitala, szpital kliniczny, natomiast rewers. Rewers stanowi tęcza, na szczęście trzykolorowa, czyli w żaden sposób niekontrowersyjna i wizerunki postaci dziecięcych. A pod spodem jest nasza jedyna ingerencja w koncepcję artysty, mianowicie poprosiliśmy, żeby była uwzględniona sentencja, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. To są słowa Korczaka, bo laureaci tego medalu powodują uśmiech dzieci i w tym momencie dalsze tego konsekwencje. A dlaczego te dzieci się śmieją? Bo państwo im bardzo pomagacie. Bądź to na przykład przez poprawę warunków leczenia, bądź przez umożliwienie nowoczesnych metod diagnostycznych, które dają lepsze wyniki leczenia, bądź to na przykład wdrażacie nowoczesne metody leczenia. Także tutaj panel możliwości pomożenia dzieciom jest bardzo duży i naprawdę z największą przyjemnością raz, często na parę lat, przy takich uroczystościach te medale z wielką satysfakcją wręczam. To jest taki order uśmiechu naszego szpitala. Cechą charakterystyczną jest to, że na rancie każdego egzemplarza jest numer kolejny, niepowtarzalny, także zawsze będzie można powiedzieć, kto ten medal dostał, ale jestem przekonany, że nigdy na żadnym pchlim targu nie spotkam tego medalu, bo ludzie bardzo cenią sobie to, co dostali od dzieci i na przykład setki takich pchlim targów zaliczyłem, a orderu uśmiechu jeszcze nigdy nie widziałem. Także w związku z powyższym będę miał za chwilę dużą satysfakcję wręczając państwu ten medal. Ale ta tęcza, która tutaj jest, to jakiś fragmencik tej tęczy jest fragmentem nadziei dyrektora szpitala na coś. To
powiedzmy, dotąd nie wypowiadałem tego nigdy, no bo nie można powiedzieć, liczę na dalszą kasę na przykład i tego w dniu dzisiejszym też nie wypowiem, ale parę takich, przynajmniej w przypadku czterech laureatów, pewne życzenia, nadziei swoje sformułuję. Także przystąpimy teraz do wręczenia tego medalu. I Magda, musisz mi tu pomóc. Pierwsze dwa były dla pana ministra i wiceministra, odłóż, a trzecia w kolejce była pani Anna Dasik, tak? Ja powiem w ten sposób. Odkąd pani dyrektor tam nastała, to zaczęliśmy mieć kłopoty z wydawaniem forsy legalnie. Tak szybko ona do nas spływała. Także bardzo za to dziękujemy, bardzo za życzliwość dziękujemy. Oczywiście mam nadzieję, że jak jakiś nasz wniosek spłynie, to nic po protezę, no trudno. Jakoś będę musiał z tym żyć, ale mam nadzieję, że pani dyrektor w łaskawej w pamięci ten medal od nas przyjmie. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz do siebie może tak wspólnie państwa Rutkowskich, tak? Pani Małgorzata jest prezesem zarządu Fundacji Amicis. Pan prezes jest szefem firmy Amica i ja zawsze uzasadniam dlaczego, tak? Państwo otrzymacie ten medal z przynajmniej dwóch powodów, tak? Dlatego, że przekazaliście dużą dotację na rzecz Stowarzyszenia Nasze Serce. Wiewiórka mi mówiła, że to z majątku osobistego, a tą forsę się najtrudniej tak naprawdę wydaje. A pan profesor Wojtalik przyrzeka, że wszystko mi oddał. W związku z powyższym to jest taka sytuacja, że no to tak jak ja bym dostał po prostu tutaj. I wobec tego nie płacę czyichś długów, tylko swoje. Oprócz tego nas półtora roku temu chyba już los w jakiś sposób zetknął. I tak rozmawialiśmy po prostu kurtuazyjnie i w pewnym momencie padło pytanie, no robicie budowy i tak dalej, a nie przydałyby się wam sprzęty, Amiki tutaj, bo my możemy tutaj dać. No pewnie, że się ucieszyłem, cała wielka inwestycja, dwa piętra, no to powiedziałem, że chętnie. Powiem szczerze, ten sprzęt miałem szybciej, niż byłem w stanie go zamontować. Także bardzo, bardzo państwu za to dziękuję i mam nadzieję, że to będzie naprawdę dla państwa pamiątka. Każde z państwa zasłużyło. Dla pana prezesa bardzo dziękuję, gratuluję, to się z przyjemnością wręcza. Ja muszę powiedzieć, że z firmą Amica to tam troszeczkę takiej tęczy jest mojej nadziei, tak? Już się zastanawiają. Ale dla niewtajemniczonych powiem w ten sposób, oni wszyscy to wiedzą. Amica jest właścicielem klubu piłkarskiego Lech Poznań. I jak mi Lech Poznań gra taką rundę wiosenną, jaką gra, to ja to przeżyję, chociaż wszystkie mecze oglądam, ale jestem stary, odporny psychicznie. Ale ja mam tutaj dwa działy, w których są zagorzali kibice Lecha. To efektem takiej gry Lecha jest tak, jeden dział zaczyna pracować w nadgodzinach i muszę mu etat dołożyć, a drugi dział montuje klimatyzatory, które wie od stycznia, już po przejściu fali lipcowych u pciałów i czerwcowych w połowie sierpnia. Także panie prezesie, no młode chłopaki widzę grają teraz ładny mecz, ale tam trzeba ich pogonić, bo mi tu robota siądzie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Poproszę do siebie państwa Pawłowskich, tak? Pan Pawłowski jest szefem rady uczelni, ale daje słowo honoru, że pan rektor tego panu nie załatwiał. W żaden sposób, zresztą uczelnia całkowitą suwerenność daje tutaj dyrekcji szpitala. Państwo
otrzymujecie te medale za olbrzymie wsparcie, które udzieliliście Stowarzyszeniu Nasze Serce, naprawdę olbrzymie, ja nie mogę powiedzieć w jakiej wysokości, chociaż się dopytałem pana profesora i za to bardzo państwu serdecznie dziękuję. Kolejny medal odbierze pan prorektor Zbigniew Krasiński. No, a się zdziwiłeś. Za co dostanie ten medal pan prorektor? Po pierwsze, od wielu, wielu lat jest naszym konsultantem z chirurgii naczyniowej. Na każde wezwanie tak naprawdę przyjeżdża do naszych dzieci, operuje, konsultuje. Oczywiście większość pracownika szpitala nie wie, kto tak biegnie po tych naszych korytarzach. Ja pana dziekana czasami tylko miałem okazję uchwycić, ale wiem, że jest na każde zawołanie. Oprócz tego tak naprawdę elementem, który wpłynął na przyznanie tego medalu, jest skrzyżowanie nas z losami Amiki Wronki, bo to też w tym momencie była pomoc pana profesora. A zanim wręczę ten medal, to wypowiem już tą swoją nadzieję. Tylko już proszę się nie bać, panie profesorze. Ja wiem, że od dzisiaj pan obejmuje inną funkcję w uczelni, jeszcze ważniejszą, tak? Ale chciałbym, żeby pan nadal pozostał naszym konsultantem i nie cedował tych obowiązków nawet na doświadczonych kolegów, tylko żeby pan osobiście z nami pozostał, bo już niektórzy sobie nie wyobrażają funkcjonowania tego szpitala bez pana profesora. Następny medal dostanie, już nie wiem jak mam powiedzieć, kanclerz czy dyrektor generalny naszego uniwersytetu, to może powiem po nowemu dyrektor, ale na wszelki wypadek wykonałem dwa dyplomy, na jeden wariant i na drugi, dlatego że no, za zasługi jako kanclerz, tak, a tu w pierwszym dniu nowej funkcji, no to jeszcze niekoniecznie zasłużył, nie? Tutaj. Ja powiem tak, dużo nie będę tutaj mówił w przypadku pana kanclerza. Powiem tylko tak, tylko my dwaj wiemy najprawdopodobniej, ile nas zdrowia i czasu kosztowała ta inwestycja. I myślę, że to jest trafne, panie kanclerzu. Proszę państwa, kolejny medal dostanie pan profesor Wojtalik, kierownik kliniki kardiochirurgii dziecięcej. I pozwolę sobie to uzasadnić za co. Po pierwsze, pan profesor dostanie ten medal za determinację. Za determinację w dążeniu do celu. Po drugie, za skuteczność, bo umiał przekonać ówczesne władze uczelni co do wielkości kształtu tej inwestycji. Pisał wprawdzie magnificencjo, ratuj mnie przed dyrektorem, ale okazał się być skuteczny. A pomysłowość pana profesora w zdobywaniu pieniędzy jest po prostu niewiarygodna, tak? Jak już decyzje zapadły, postanowił pan profesor zdobyć 3 miliony. 3 miliony, tak, miało to się stać. No i zaczął pan profesor w tym kierunku działać. I powiem tak, to naprawdę namówić prezydenta miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, na stoczenie walki bokserskiej z mistrzem świata w boksie Dariuszem Michalczewskim,
No to jest sztuka. Facet niepokonany na 12 lat na ringu, 50 pojedynków, 48 wygranych, 40 przed czasem. Także poznaniacy tłumnie ruszyli na tą galę, zastanawiając się, czy pierwsza runda, czy przeżyje. Przeżył z połamanymi absolutnie żebrami, sam mi opowiadał o tym. I zestawienie takie. Dla prezydenta połamane żebra, dla pana profesora 100 tysięcy na koncie. Prawda? 120 się poprawił. No, drugi przykład. Nawałnica nad Poznaniem, kompletna, wszystko zalane. Dziesiątki, jak nie setki interwencji straży pożarnej w całym mieście. I pech pas, także rura była niewydolna przy oddziale kardiochirurgii, zjadało oddział. To co robi pan profesor? Natychmiast zawiadamia wszystkie media i pół Polski żyje pękniętą rurą na oddziale kardiochirurgii tutaj. Także ja tu mam naprawdę Armagedon nie z powodu pogody, tylko z powodu dziennikarzy. I w każdym bądź razie no, efekt jest taki, że natychmiast przyjeżdża do mnie kontrola Ministerstwa Zdrowia, która bada stan dbałości o pokrycia dachowe i drożności rur i rynien. Tak? Na szczęście doszli do wniosku, że jednak to było wszystko w porządku, że to żywioł i nie zostałem ukarany. Kiedy wkuty rozmawiam potem z panem profesorem, po co ty to robisz? Chciałem ci pomóc w zdobyciu kasy. Tylko wariant wrocławski się nie ziścił tak naprawdę, bo w wariancie wrocławskim jak tynk spadł na oddziale onkologii dziecięcej, to przyjechał tam minister i dziesiątki milionów się znalazło na przylądek nadziei. Do nas przyjechała kontrola, a forsy musieliśmy szukać sami. Taka była sytuacja. Ale ten medal ma również, panie profesorze, duży fragment nadziei, to jest nadzieja na podjęcie skutecznych działań mających zbilansowanie przychodów i kosztów tego oddziału, tak? Ja troszkę podpowiem. Zwiększenie ilości zabiegów przynajmniej do ilości sprzed 6 lat, lepsza jakość, bo to wiadomo, mniej powikłań i taniej i troszeczkę ograniczenie życzeń kosztowych, tak? Bo będziemy za chwilę w bardzo trudnej sytuacji. Ale medal jest ładny. I kolejny medal, już ostatni w dniu dzisiejszym, otrzyma pan profesor Mańkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej. Ja ten medal obiecałem panu profesorowi w 2017 roku, kiedy to był rok, w którym rząd polski postanowił przeznaczyć nadwyżkę budżetową na szpitale. I w sierpniu została uchwalona tak zwana specustawa, ja mówię, że to jest specustawa rezerwy Morawieckiego i około miliarda złotych popłynęło do Ministerstwa Zdrowia, które utworzyło kilka priorytetów. My łapaliśmy się najpierw w 4 szpitale kliniczne, pediatria, chirurgia dziecięca, onkologia dziecięca, a potem życie utworzyło jeszcze dodatkową pulę pieniędzy taką, której nie byli w stanie wykorzystać inni, bo im przetargi się wyłożyli, bo kupili taniej, albo na przykład firma nie była w stanie dostarczyć sprzętu. Ministerstwu bardzo zależało na tym, żeby te pieniądze wydać i nie oddawać ich Ministerstwu Finansów. I wobec tego no, można było rozmawiać z ministerstwem, ale tam trzeba było spełnić dodatkowy warunek. A klucz do tego spełnienia tego warunku miał pan profesor w ręku, który jak chodziłem, to mi nigdy nie odmawiał. My wtedy na same bloki operacyjne pozyskaliśmy jeszcze 3 miliony złotych. Także te 3 miliony można by śmiało dodać do wkładu budżetu państwa, tylko się to stało 2 lata wcześniej, w tej chwili ten sprzęt przeniesiemy. Z tej dodatkowej puli jeszcze 1,5 miliona pozyskaliśmy dla wielu klinik i pan profesor pomagał wielu innym klinikom, o czym one nawet nie wiedzą tak naprawdę, że to zostało zrobione.
Natomiast muszę tu jeszcze coś powiedzieć, bo też mam pewny element nadziei. Mianowicie nie zgodziłem się na budowę kolejnego bloku operacyjnego kardiochirurgicznego, bo dzisiejsze czasy to nie są czasy mnożenia ilości sal operacyjnych. I ten blok jest wspaniały, jeden, można powiedzieć raj na ziemi, ale słowo raj oznacza w każdym kontekście nowe życie i nowego szefa u jego bram. Nowego szefa to ja zapewnię, dlatego że to musi być ktoś, kto będzie pośrodku ścierających się zespołów chirurgicznych i kardiochirurgicznych i będzie to anestezjolog. Natomiast to nowe życie w atmosferze życzliwości tak naprawdę, wzajemnego poszanowania, o to apeluję i proszę, aby mój gabinet nie był miejscem ciągłych spotkań w tej sprawie. Ja lubię pana dyrektora. Bardzo dziękuję. Ale czytam to o danach, więc... Jasne. Lubi rozmawiać, ale dziesiąty raz o tej samym, to mi jakby trochę mniej. Proszę państwa. Ten medal piękny po kilku latach ujawnił jednak swój feler. Nie przewidziałem sytuacji, że będą osoby, które będą nadal pomagały temu szpitalowi. No i coś z tym trzeba po prostu zrobić. Nie ma wersji srebrnej, nie ma wersji złotej, z wieńcem lub bez wieńca. Także ten medal tego nie ma. A forma gipsowa już nie istnieje, bo mennica tylko 2 lata trzyma, a potem niszczy i nie mogłem odkupić, tak? Bo tak mógłbym jeszcze trochę pokombinować z tym. Wobec tego 2,5 roku temu przy otwieraniu kardiologii interwencyjnej jakoś tam wpadliśmy na pomysł, że może te osoby uhonorujemy jakimś wizerunkiem anioła, tak? No bo anioł to jest, się kojarzy z dobrocią, z opiekuńczością, ale anioł to jest również nadzorca, to jest również nasz przewodnik. Także te proporcje po tych aniołach są bardzo różnie, tych cech rozłożone. I wówczas mieliśmy 2 akwaforty znanej poznańskiej artystki pani Elżbiety Radzikowskiej, anioła opiekuńczego, którego otrzymał pan rektor Wysocki i anioła ekspresowego, pani dyrektor Pachciarz, która w Warszawie, zwłaszcza jak mnie wysyłano do Warszawy przez dyrektora oddziału, bardzo szybko wkurzona, że taka decyzja nie zapadła w Warszawie, ją podejmowała w Poznaniu. I wobec tego, proszę państwa, postanowiliśmy iść w kierunku aniołów. Pozostało pytanie, jakiego artysta tak naprawdę pozyskamy do tego projektu. Poprzeczkę sobie położyłem bardzo wysoko, wychodząc z założenia, że najwyżej jak poniosę porażkę, to się po prostu nie przyznam i wdrożę sobie wariant B. I wobec tego powiem tak, jest 3 polskich najwybitniejszych artystów, którzy preferują kierunek realizmu magicznego. Pierwszy to jest Zdzisław Beksiński, nieżyjący od 15 lat, gdzie na pewno większość z państwa widziała film Ostatnia rodzina lub czytała książkę. To jest artysta, który maluje posępnie, smutnie, czasem wręcz depresyjnie. Czyli ja się założę, że połowa z państwa by nie powiesiła tego obrazu, ale za szafą warto go mieć, bo to się zaczyna od 80 tysięcy wzwyż do góry cena aukcyjna. 2 pozostałych żyje, na szczęście, nie są najmłodsi. I są absolutnie równorzędnymi artystami, chociaż są tak charakterystyczni, że pomylić ich nie można. Pierwszym jest Rafał Olbiński, człowiek żyjący od 40 lat w Nowym Jorku, rzadko przyjeżdżający do Polski, chociaż go miałem okazję poznać kiedyś, i ma bardzo specyficzne malarstwo. Ale mi najbardziej podoba się ten trzeci, Tomasz Sentowski. Ten trzeci mi się najbardziej podoba, bo jest najbardziej drobiazgowy, najbardziej fantazyjny. Mówi się o nim, że to jest polski Salvador Dali.
To jest człowiek, obywatel świata między Polską a Hiszpanią funkcjonujący. To jest człowiek, którego obrazy wiszą w największych galeriach świata, począwszy od Paryża, poprzez Nowy Jork, podbił rynek Emiratów Arabskich. Dla ciekawości, jego twórczość była tematem pracy maturalnej kilka lat temu. Postać fantastyczna. Tu pewne, i postanowiłem do niego dotrzeć. Pewne rokowanie mi dawało to, że przeczytałem, że dostał nagrodę kiedyś za działalność charytatywną, a również sam widziałem dwa razy jego obrazy na aukcjach charytatywnych. Wobec tego poszukałem klucza, nie wiem, czy zamek też znalazłem, ale chyba znalazłem. Pewnego wieczoru telefon, oddam słuchawkę Tomkowi Sętowskiemu. Powiedziałem, o co mi chodzi, jaka jest idea tego, jakbym to widział. Oczywiście no, szpital biedny, dzieci biedne, no to w miarę charytatywnie. No powiedział, zastanowię się, pomyślę, skontaktuję się. Słowo skontaktuję się, jak Państwo dobrze wiecie, czasem jest negatywną formą podziękowania za współpracę, no ale mówię, trudno. Za dwa tygodnie odezwał się telefon, czy może pan przyjechać do Częstochowy? Mogłem, natychmiast. I przeżyłem kilka najwspanialszych godzin, które od wielu lat w moim życiu miały miejsce. Artysta mi pokazał swoją galerię, fabrykę snów, swoje dwie pracownie, bardzo długo ze mną rozmawiał i zaprosił mnie do domu swojego, gdzie mówi, pokażę panu galerię, taką zbiory osobiste, które są moim zabezpieczeniem emerytalnym. Jakoś facet ZUS-owi nie wierzę, nie wiedzieć dlaczego. A potem mi pokazał to, co przygotował dla nas i co przygotował dla państwa. Jeszcze wcześniej zaprowadził mnie do pomieszczenia takiego, wyobraźcie sobie, od podłogi do sufitu, miniatury zdjęć obrazów Sętowskiego. Ja tak popatrzyłem, mówię, ten mi się podoba. Dobry gust, księżna Monako go kupiła. Także naprawdę człowiek wybitny. No jak poszedłem do, zaprowadził mnie tam już w domu do pewnego pomieszczenia, to mówi, wie pan co, wymyśliłem coś takiego, ale czy to oddaje ideę, która, o którą panu chodziło? To jest jeden z najwybitniejszych jego obrazów, wielokrotnie reprodukowanych, Infantka. Przepraszam za swoją osobę na tym zdjęciu, ale nie pozwolił mi facet zrobić zdjęcia samej ściany, tak? Tylko powiedział, musimy sobie zrobić to zdjęcie razem. I to jest to, co stworzył. Anielska ikona czasu, przy czym akwaforta będzie powodowała to, że każda praca jest zupełnie inna, tak? Każda praca jest zupełnie inna, a trafił idealnie, bo czas to jest przeszłość i teraźniejszość, za którą państwu będę dziękował, ale to jest również przyszłość, o którą będę w sumie prosił tutaj. Czyli tego typu akwaforta. A tu pokazanie jest, jak te akwaforty się między sobą będą różniły. No i teraz pozostaje rozwikłać zagadkę, kto otrzyma te akwaforty. Ciężar całej odpowiedzialności musiałem wziąć na siebie. Większość moich współpracowników nawet nie wiedziała, co ja kombinuję. I powiem tak, akwaforta z numerem pierwszym trafi tradycyjnie do państwa owsiaków. Do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy 6 lat temu z panem prorektorem Walkowiakiem we wzruszających okolicznościach wręczaliśmy im te medale, fantastyczny komentarz się Owsiaka ukazał na Facebooku. Dostajemy mnóstwo sprzętu od Owsiaka, mnóstwo. 2 tygodnie temu kolejny sprzęt w wartości 1 200 000 zł, ale perłą w koronie, jeśli można tak powiedzieć, jest jeden z dwóch najnowocześniejszych tomografów komputerowych w Polsce, wartości około 8 000 000 zł, o którą poprosiłem panią Owsiakową, bo nam już się tak trochę sypał ten tomograf. Ten tomograf jest w tej chwili w fazie montażu.
Powinniśmy się w 2 miesiące uporać z tym. Ten brzydki kontener koło izby przyjęć to jest tomograf zastępczy ściągnięty z Niemiec, żebyśmy na bieżąco mogli pracować na tomografię. I jak oddamy ten tomograf do użytku, to ja postaram się zaprosić owsiaków tutaj i im to wręczyć. Jeśli nie będą mieli czasu, to pojadę do Warszawy, im to wręczę. Jeszcze jest taki drobiazg, że każda praca ma indywidualną dedykację dla laureata, a Sentowski dołożył jeszcze coś, teraz już możesz Magda mi tu pokazać, bo nie chciałem, żeby się zorientowała publiczność. To jest album Sentowskiego z też imienną dedykacją, gdzie powiedział, że to jest 14 lat jego życia. To jest 14 lat jego życia i ma nadzieję, że spotka się to z tym, że będzie się to podobało. No to kto Aquaforte numer 2 dostanie? No ktoś tu zbiera już te akwaforty, czyli pani dyrektor Agnieszka Pachciarz, tak? Dostanie. Dajmy. Myślę, że ładna. Pani dyrektor nam pomagała jako wiceminister zdrowia, jako prezes NFZ-u, jako dyrektor oddziału. Ja wiem, że nie wszystko jest możliwe, tak? Są przepisy prawa, których jako dziecko prawnicze nigdy bym nie nakłaniał nikogo do łamania, omijania, ale ja wiem, że jak już pani dyrektor o czymś myśli, to już jest dobrze, tak? Dlatego, że będzie szukała pozytywnego rozwiązania naszej tutaj sprawy. I dla pani dyrektor mam umowę do podpisania nieformalną na lepszych warunkach niż fundusz. Nie wiadomo? To zobaczymy. Pani dyrektor, umowa bezkonkursowa, bo świadczeniodawca jest jeden, ok? Umowa na czas nieokreślony, której fundusz specjalnie nie zawiera. Zgoda. Umowa na pełen zakres usług, świadczeń, no też tacy chętni państwo, co do tego nie jesteśmy. I to, co jest marzenie każdego dyrektora, nielimitowana życzliwość. Absolutnie. Także dobra jest umowa. Ja powiem tak, nie mam wyobraźni artystycznej, nie zdałem pewnego testu na wyobraźnię u Sentowskiego. Nie mam wyobraźni również architektonicznej, ale mam wyobraźnię prawną czy sytuacyjną. I proszę sobie wyobrazić, że taką sytuację, że jestem naprzeciwko pani dyrektor otoczona anielskimi gadżetami promieniującymi, tak patrzy na mnie i mówi, panie dyrektorze, co ja jeszcze mogę zrobić dla tych biednych dzieci w szpitalu, bo już nic innego mi do głowy nie przychodzi. Możesz, oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Chyba przyszła mi zaszczytna rola powitania pana ministra Gadomskiego. Mogłam? Ale jest bardzo. Ja mam na moją cześć, brawo. Nie chcę martwić pana ministra, to dopiero nastąpi, myślę. Ja nie będę zabierała czasu, bo ciąg dalszy, ale jestem zaszczycona i zachwycona oraz no tak nawet troszeczkę zdeprymowana, bo na coś takiego nie liczyłam. Naprawdę, nie powiem, że zobowiązujące, bo wiemy, w relacjach obowiązują nas przepisy i procedury, ale to jest szpital niezwykle ważny dla Wielkopolski i o tym, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy cenili kadrę i dyrekcję i właścicieli szpitala, to po prostu jest priorytet dla każdego oddziału. Jeszcze mam nadzieję, potem będę mogła zabrać głos, ale teraz chciałam powiedzieć, że naprawdę jestem zachwycona. No musieliśmy trochę odwrócić program ze względu na pana ministra, ale wrócimy na właściwe, dobre tory. Kolejną akwafortę otrzyma pan rektor Tykarski. Ja dziękuję panu rektorowi za te 3 lata wsparcia tego szpitala, zarówno w zamierzeniach inwestycyjnych, jak i restrukturyzacyjnych, jak i personalnych, które są bardzo trudne i gdzie w wielu miejscach bez autorytetu pana rektora ich się nie przejdzie.
Też mam umowę przyszłościową, aczkolwiek wiem, że nie mogę liczyć na priorytet numer jeden, bo priorytetem numer jeden jest Centralny Szpital Kliniczny, no bo nie będzie, proszę Państwa, rozwoju w 150-letnich murach rozrzuconych po całym Poznaniu i jeszcze częściowo nie swoich. I należy mieć nadzieję, że w nowej kadencji Sejmu powstanie tak akt prawny, który to umożliwi, da szansę uczelni rozwoju, a poznaniakom to, co się należy im, bo nam się należy to na tle innych ośrodków akademickich. Ja proszę o priorytecik numer dwa. My musimy wybudować oddział rehabilitacji dziennej 15-łóżkowy, staramy się o 10 milionów w różnych miejscach. No, miał być konkurs w Ministerstwie Zdrowia na to. Mam projekt, mam pozwolenia na budowę, ale konkurs został odwołany, wszystko poszło w projekt niekonkursowy, jak to w życiu bywa. No i szukamy sponsora, bo z własnych środków nie wybudujemy tego, a jeśli nie wybudujemy, no to nie będzie w Wielkopolsce trzeciego stopnia referencji. Inne marzenia jakieś też jak najbardziej, panie rektorze, mamy. Ale dla pana rektora mam dodatkowy bonus. Przywiozłem. Dodatkowy bonus, mianowicie Sentowski bardzo dokładnie mnie dopytywał się mnie, kto, kim jest i dlaczego. I ja wspomniałem, że pan rektor się interesuje sztuką współczesną, co powinien każdy zauważyć, jak przechodzi przez pomieszczenia rektoratu po remoncie. Oczywiście pod warunkiem, że robi to w stanie pozwalającym na obserwację otoczenia. Ja to szczęście miałem, że powiedzmy w tym stanie byłem. I jak się Sentowski dowiedział, że pan rektor się interesuje, to powiedział, niech pan przyjedzie z panem rektorem, zapraszam, wspólnie z żoną, nie będzie się pan wstydził. Co wiadomo, że się nie można wstydzić Sentowskiego, ale ma pan rektor zaproszenie, być może z dalszymi tego konsekwencjami. Także bardzo dziękuję, panie rektorze. Magda. Proszę zobaczyć, ile szarości, kurczę, ma ta wersja. To chyba ten nadzór. Bardzo proszę, czekaj. I tu jeszcze masz tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na koniec będziecie mogli zostawić tutaj te akwaforty, bo trudno będzie chodzić z nimi. Pani Natalia tutaj będzie i ona je Państwu wyda, albo my dostarczymy to tam jutro pod właściwe adresy. Tak, panie dyrektorze, szanowni państwo, no, jeszcze przed chwilą miałem taki dowcip, że powiem trochę dłużej, bo trochę rzeźbimy czekając na pana ministra, ale już jest, więc powiem krócej. Ja 2,5 roku temu dostałem ten piękny medal. Byłem bardzo zaskoczony, ledwo rozpocząłem kadencję rektora, otrzymałem ten medal i wtedy część państwa pewnie pamięta, powiedziałem taki dowcip, przypomnienie sceny z filmu Miś, kiedy prezes Ochucki wręcza ministrowi na dachu Pałacu Kultury puchar z wygrawerowanym pierwszym miejscem i przeprasza pana ministra, mówiąc, że nie wiedział, w jakiej dyscyplinie wpisać ten, a minister mówi, a to nie szkodzi, to tak dla wnuka na zachętę, bo się w ogóle nie rusza. Ja wtedy ten medal traktowałem tak na zachętę od pana dyrektora. Mam nadzieję, że teraz po 2 latach, otrzymując tą piękną grafikę, trochę zasłużyłem, choć w przypadku tak sprawnego dyrektora, sprawnej dyrekcji, jak pan dyrektor Daszkiewicz, który jest znakomity w pozyskiwaniu środków, a następnie realizacji różnych inwestycji w tym szpitalu, wystarczy no, taka jedna zasada, którą musi mieć zawsze rektor w takim wypadku, wystarczy nie przeszkadzać, a wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że rzeczywiście te sprawy ludzkie, które się czasami pojawiają, razem udaje nam się rozwiązać i traktuję to jako nagrodę właśnie za te sprawy. Oczywiście w każdym przemówieniu pana dyrektora pojawia się jakiś element już nowych środków inwestycyjnych, o które prosi i nad tym nowym przedsięwzięciem również się pochylimy. Dziękuję bardzo i na końcu jeszcze powiem anegdotę.
Pewnie pan dyrektor, musiałem ci wspominać o tym. Ja w wakacje przegrałem licytację obrazu Sentowskiego. Może dlatego, że jestem zbytnio sknerą w takich sprawach i powyżej pewnej ceny nie chciałem licytować. Jest to dla mnie satysfakcją. Wtedy to była Wenecjanka, znany obraz, że teraz tą grafikę mam. Dziękuję bardzo. Ja mogę tylko powiedzieć, jak pan rektor mi powiedział, że przegrał tą licytację, to ja już to miałem. Ale w innej sytuacji faktycznie pan rektor był moją inspiracją, ale to kuluarowo powiem, czy zidentyfikuje pan rektor moment, w którym stał się inspiracją. Kolejna akwaforta trafi w ręce pana profesora Grześkowiaka. Zdziwił się pan rektor. Wczoraj prorektor do spraw studenckich, dzisiaj dziekan Wydziału Farmaceutycznego, ale dla nas tutaj w szpitalu to jest przede wszystkim szef Rady Społecznej Szpitala od kilkunastu lat. To jest nasz ambasador we władzach uczelni, to jest człowiek, na którego wiem, że i jako szpital instytucjonalnie, i ja możemy naprawdę zawsze liczyć. Możemy korzystać z przebogatego doświadczenia pana profesora i z rad, które są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Zresztą los zdecydował, kto dostaje jakąś akwafortę. Proszę zobaczyć, akwaforta dla pana profesora jest w kolorze prawie brązu. Ten brąz to widocznie opiekuńczość. Przedostatnia akwaforta trafi w ręce pana inżyniera Niedbały. Być może się zdziwił, że to dostanie. Nie wiem, gdzie jest. Jest, zapraszam. To jest cichy bohater dzisiejszego spotkania. Absolutnie cichy bohater. Nie tylko dlatego, że zaprojektował nam pięknie kardiochirurgię, ale dlatego, że poprawił również pierwotny projekt bloków operacyjnych, wzmocnił fundamenty. Istnieje możliwość jeszcze dwóch pięter nadbudowania, ale przeglądając dokładnie kosztorysy, szukając tak naprawdę innych rozwiązań, znalazł mnóstwo pieniędzy tak naprawdę w blokach, które można było przeznaczyć na kardiochirurgię. I dopiero pan inżynier umożliwił tak naprawdę myślenie realnie o budowie kardiochirurgii. Bo wcześniejsze rozmowy, które miały miejsce, ja dam 3 miliony, jak będę miał, a ty dołożysz milionik i mamy oto kardiochirurgię, były dokładnie rozmawiamy z ziemi obiecanej, tak? Ty nie masz nic, ja nie mam nic, ale razem mamy fabrykę. Tylko w ziemi obiecanej to były środki prywatne, choć w dużej mierze nielegalnie zdobyte. Prokuratury działały opieszale, goniły tylko w zaborze rosyjskim jakichś wywrotowców, no i nie było instytucji rzecznika odpowiedzialności finansów. Także pan inżynier nam prowadzi, również projektuje szereg innych rzeczy, wygrywa nam przetargi. Być może dlatego, że kalkuluje je tylko, żeby mieć zapłacone usługi podwykonawców, a swoją pracę traktuje jako misję dla szpitala za to, że kiedyś mu pomogliśmy. Także bez pana sobie nie wyobrażam funkcjonowania i zmieniania tego szpitala. Pan inżynier powiedział mi kiedyś, trzeba mieć marzenia, trzeba realizować, najwyżej się kończy jak Ikar. No ja widocznie za blisko słońca jeszcze nie podleciałem i jakoś mi się udało. Ostatnia dzisiaj serii limitowanej akwaforta trafi do mojego anioła prawie osobistego, chociaż się zaraz obruszy o to, pełnoetatowego. Cech opiekuńczych specjalnie w tym, na terenie firmy nie ma, ale stróżuje i pilnuje znakomicie. A biorąc pod uwagę, że odpowiada za działkę szpitala, z którego dyrektora najłatwiej jest doprowadzić w optymistycznej wersji do Komisji Dyscypliny Finansów
publicznych, a w pesymistycznej przed oblicze prokuratora, to dla mnie jest naprawdę pilnowanie tej działki niezwykle ważne i załatwia mi to duży spokój psychiczny, a liczne kontrole potwierdzają, że naprawdę mogę ufać i wierzyć. Kilka tygodni temu miała taka sytuacja w szpitalu miejsce, kiedy ktoś w moim gabinecie mówi: ty nie słuchasz, ty po prostu nikogo tu nie słuchasz, pełnym oburzeniem. I powiem szczerze, wzbudziło to moje refleksje i doszedłem do trzech wniosków. Pierwszy wniosek jest taki, że gdybym faktycznie słuchał, to być może szpital miałby kilka ciekawych rozwiązań architektonicznych, takich jak na przykład tunel łączący budynek główny szpitala ze stołówką szpitalną, żeby studenci w czasie deszczu mogli przechodzić nie moknąc. No ale szczęśliwie takich dydaktycznych budowli nie mogę finansować ze środków NFZ-u. Pan rektor już punkt drugi zdążył zmienić zarząd szpitala, bo nie posądzam o to, że zostałby utworzony specjalny budżet wspierania inicjatyw oddolnych inwestycyjnych w szpitalach. A punkt trzeci to jest kategorycznie nieprawda, że ja nikogo tu nie słucham, bo ja słucham pani głównej księgowej prawie zawsze. Proszę Państwa, podziękowania należą się jeszcze co najmniej kilku osobom, które w większości były już przez nas nagradzane, ale trzeba o nich bezwzględnie pamiętać. Na ogół życie pisze scenariusz do filmów, ale czasem się zdarza sytuacja odwrotna. Wszyscy znamy film Mamma Mia, kiedy dorasta dziecko, piękna dziewczyna, ma wyjść za mąż i nagle się trzech ojców zjawia i mówią: to ja jestem twoim tatusiem, to ja jestem ojcem tutaj. To moje dziecko. Ani się nie interesowali rozwojem, ani alimentów nie płacili, ale ojcem chcieli być. W przypadku tej inwestycji akurat ja byłem w miejscu poczęcia i wiem, że z odległości 350 kilometrów to tak naprawdę nawet Superman nie da tego rady być naturalnym ojcem. Ta inwestycja ma jedynego ojca, proszę Państwa, jedynego ojca, pana profesora Jacka Wysockiego, ówczesnego rektora, dzisiaj dziekana Wydziału Lekarskiego. Priorytet nadany nam przez pana rektora, jeżdżenie do ministerstwa. Brał mnie wprawdzie z sobą, ale to jego osobowość i urok osobisty decydowały o przyznaniu nam tych 60 prawie milionów. Tu nie trzeba żadnych testów diagnostycznych wykazywać, także bardzo dziękuję, panie profesorze. Nie byłoby części kardiochirurgicznej tego szpitala, gdyby nie ówczesny kanclerz pan Bogdan Poniedziałek. Kiedy już znaleźliśmy potencjalne źródło finansowania, pojechaliśmy do ministerstwa. Wydawało się prostą sprawę. Poszerzenie zakresu inwestycji przy tych samych pieniądzach. No i usłyszeliśmy, że w ten sposób cieszymy się z poznańskiej oszczędności, ale mamy tyle innych inwestycji na terenie kraju i pozostawimy panów w pamięci pozytywnej. No to proszę Państwa, jak się wracało z tej Warszawy, no to nie trudno mówić. Poznaniak żaden kasy nie lubi oddawać i solidaryzmu regionalnego nie ma. Także no drugie podejście już osobiste pana kanclerza, powiedzmy, przekonał ministerstwo do tej inwestycji. Proszę? No formalne, oczywiście, tak. Ja bym nigdy nie myślał o czym innym. Po trzecie, komu jeszcze trzeba podziękować? Pani poseł Szydłowskiej za to, że nas wspierała życzliwie przez cały okres czasu. Podziękować trzeba również inspektorom, dyrektorom Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, że poszukiwali z nami rozwiązań, żeby ta inwestycja mogła powstać w trudnych chwilach. Pracownicy mówili: nie załatwisz tego, nie da się załatwić.
poszukiwane były wyjścia i to się udawało. Pan dyrektor Draber okazał się również bardzo cierpliwy i pozwolił też spokojnie dokończyć tą inwestycję i nie wrzucać publicznych pieniędzy w dużej kwocie w remont starego bloku i za to też bardzo, bardzo dziękuję. Podziękować należy również panu prezesowi Krukowi, nie wiem, widziałem go dzisiaj, za to, że w trudnych chwilach prowadzenia tej inwestycji szedł drogą kompromisu, szukał drogi kompromisu, a nie konfrontacji. No i na koniec muszę podziękować wielu pracownikom Uniwersytetu Medycznego, którzy realizując zadanie inwestora zastępczego w sposób ciężki i niezwykle zaangażowany pracowali. W końcowych efektach, na końcowym etapie prac to ja już musiałem uczestniczyć w naradach budowlanych, żeby trochę głowy studzić i powiem szczerze, bardzo fajnie mi się współpracowało z panem wicekanclerzem Kostrzyńskim. Ale również ze względów na funkcję gospodarza, dopiero na końcu was państwo wymienię, to jest wielu, wielu pracowników naszego szpitala. Mój zastępca, dyrektor Wojszel, powinien mieć na drzwiach tabliczkę dyrektor do spraw budowy bloków kardiochirurgii, tudzież innych pomniejszych inwestycji. Ekonomiczną część to w dużej mierze pani Kinga, główna księgowa, musiała przejąć, to trzeba uczciwie powiedzieć. Pani dyrektor Woźnicka ma wyobraźnię architektoniczną, której ja nie mam i w związku z powyższym bardzo aktywnie pracowała na etapie fazy projektowej. Musiałbym wymienić wszystkie działy tak naprawdę, wszystkich kierowników, a ponieważ przyrzekłem sobie, że w tej części nie sięgnę do karteczki, to nie będę próbował po prostu, bo bym kogoś pominął. Wszyscy pracownicy szpitala mają swój udział, jedni przynieśli na budowę 5 cegieł, inni taczkę, a inni wagon, ale nawet bez tych 5 cegieł byśmy tego nie zbudowali. Także bardzo, bardzo państwu za to wszystko dziękuję. No to teraz, proszę państwa, wrócimy na właściwe tory, tak? I poprosimy pana ministra, może jeszcze wręczę panu ministrowi, czy najpierw pan minister się wykaże i powie, a potem dostanie coś od nas. Myślę, że najpierw się wypowie. To bardzo proszę. No ja też tak myślę. Szanowni państwo, bardzo przepraszam za spóźnienie. Miałem przyjemność brać udział w inauguracji na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. No i nie mogłem wyjść. No próbowałem jak mogłem faktycznie, ale mnie tam zatrzymywali, więc i tak wyszedłem 1,5 godziny przed zakończeniem. No ale szybciej się nie dało. Szanowni państwo, dużo mi ominęło chyba przez tą godzinkę, ale myślę, że naprawdę dużo nas omija, że jeszcze nie oglądamy tej inwestycji i jej efektu, więc ja postaram się w 2 zdaniach, bo rozumiem o inwestycji, to państwo już wiedzą od początku znacznie więcej niż ja. Po co my w ogóle inwestujemy? To jest takie dosyć ciekawe pytanie i myślę, że to jest jakby pytanie, niezależnie od tego, jaką mamy ekipę rządzącą, jaki mamy rząd, jakiego mamy ministra zdrowia, to de facto cel jest dwa w tym przypadku. Oczywiście na pierwszym miejscu jest pacjent i ta inwestycja przede wszystkim będzie służyć pacjentom, będzie służyć poprzez zapewnienie i wysokiej jakości sprzętu, i innego komfortu, i większego bezpieczeństwa, i oczywiście poprzez to, że pewna dostępność się zwiększy. Ale dla mnie, jako dla ministra zdrowia, jest jeszcze drugi równo ważny powód. Po to, że jest to skok do przodu przed tym kryzysem kadrowym, który mamy. Skok do przodu i zachęcenie rzeczywiście kadry medycznej i pokazanie jej, że ma możliwości faktycznie pracować na najnowocześniejszym sprzęcie, w świetnym komforcie, w świetnych warunkach i stąd inwestycje w szpitale kliniczne, no w mojej ocenie są faktycznie priorytetem. Mam nadzieję, że tą ścieżką jako odpowiedzialny za inwestycje w Ministerstwie Zdrowia podążam. Wierzę w to, że te środki idą oczywiście dla pacjentów, ale idą też dla kadry. Są pewnym motorem dla studentów, którzy też widząc takie możliwości, widząc sprzęt,
myślał sobie, czy ja faktycznie muszę wyjeżdżać do Anglii, Szwecji, Niemiec, czy nie warto zostać tutaj i praktykować. To jest według mnie pewien skok rozwojowy. Była mowa o tym, że ogromnym skokiem rozwojowym dla Poznania byłaby inwestycja wieloletnia, program wieloletni, inwestycja integrująca szpitale. Na pewno tak. I ja wierzę, że tej inwestycji się doczekamy, bo faktycznie miałem przyjemność z panem rektorem, z kanclerzem zwiedzać te szpitale i wydaje mi się, że no nie będzie rozwoju, nie będzie faktycznie budowania silnych kadr medycznych, jeżeli no nie nastąpi ta integracja, już nie mówię o efektach kosztowych, które są absolutnie również w tym trudnym okresie, kiedy trzeba liczyć każdą złotówkę ważne, więc wydaje mi się, że każda ta inwestycja to jest taki skok rozwojowy. Kolejny krok do tego faktycznie, żeby zawalczyć o kadrę, zawalczyć o tą kadrę, która dzisiaj pracuje, bo to nie tylko nową kadrę, ale też tą, która jest dzisiaj. Nie przedłużam, z chęcią zapoznam się z efektami, z dobrych informacji dla Poznania, wprawdzie nie dla tego szpitala klinicznego, ale dla drugiego szpitala klinicznego w Poznaniu. Będę miał przyjemność dzisiaj podpisać jeszcze umowy, jedną związaną właśnie z modernizacją i zwiększeniem bazy aparaturowej w zakresie chorób neurologicznych, tu w przypadku przede wszystkim udarów mózgu, i drugą umowę z szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tam akurat na wsparcie onkologii. To kolejne środki do Poznania w wysokości ponad 7,5 miliona złotych i jestem pewny, że przysłużą się i szczególnie w zakresie udarowym, szczególnie tu, gdzie no w pewnym sensie pewne zaniedbania udało się zasypać i podejście nowe do trombektomii mechanicznej. Wprawdzie ciągle w fazie pilotażu, ale ja wierzę, że ten pilotaż po pierwsze się będzie rozszerzał, a po drugie zaraz przejdziemy do tego jako do procedury w koszyku świadczeń gwarantowanych. No to są te procedury, które można nazwać może nie najbardziej innowacyjne na świecie, ale na naszą skalę polską absolutnie tak. No i ta kardiochirurgia dziecięca to taki wątek, który rzeczywiście wydaje mi się jest takim świetnym przykładem tego, gdzie my musimy w te kadry inwestować. No dzisiaj liczba kardiochirurgów dziecięcych, kardiologów dziecięcych, kolokwialnie mówiąc, i niektórzy tak nazywają, to już są dinozaury, to są wymierający gatunek i to jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby o tych lekarzy i o ten personel zawalczyć. I mam nadzieję, tą inwestycją w Poznaniu się to uda. Dziękuję i zachęcam do zwiedzania. Ja jestem już pełen niepokoju. Czy wyszło świetnie, czy tylko bardzo dobrze? To się okaże, ale teraz skoro pan minister zabrał głos, to znaczy, że zasłużył po prostu, tak? Pan minister jest, jak już powiedziałem, głównym sponsorem tego przedsięwzięcia. Ponad 87% kosztów to jest budżet państwa. Bez budżetu państwa by tej inwestycji nie było, bo nikt ze środków społecznych czegoś takiego nie jest w stanie wybudować. Także to jest rola budżetu państwa. No i nie powiem, panie ministrze, liczę na dalszą forsę, aczkolwiek drugie zadanie mamy przed nami tutaj. Także bardzo proszę ode mnie tu przyjąć i dyplom, i ten ładny medal. Ale również bardzo poproszę o przekazanie tego szefowi, panu ministrowi Szumowskiemu, dlatego że nic się dobrego nie zadzieje bez szefa głównego, a oprócz tego my musimy zadbać o dobre relacje pana ministra z szefem. Tak. Ale czasem nigdy nie wiadomo. Jeden dostał, drugi nie dostał. To bezpieczne jest tak to zrobić. Mogę jedno zdanie? Jasne. Bardzo dziękuję. No, świetny jest ten medal w ogóle, ja spróbowałem państwu pokazać. Tak, z szefem będę budował relacje, szef przekazuje pozdrowienia, jutro z okazji inauguracji również kilka ciepłych słów. No ja już nie mogę tak często tych pieniędzy przewozić, no skoro już dzisiaj drugi szpital kliniczny MSWiA i jutro chyba tam, jak patrzę na panią dyrektor, jakieś dobre wieści dla kolejnego szpitala klinicznego, to na powiedzmy październik wystarczy. Może być w grudniu, nie ma sprawy. Okej, bardzo proszę pana rektora. Panie dyrektorze, szanowni państwo, to jest rzeczywiście niezwykle miły dzień dla władz Uniwersytetu Medycznego. W tej chwili otwieramy
oddział kardiochirurgii dziecięcej wraz z salami operacyjnymi, za chwilę nowe środki na oddział udarowy dla szpitala na Przybyszewskiego, a również wmurowanie aktu erekcyjnego, kamienia węgielnego pod budowę Collegium Pharmaceuticum. I może i Collegium Pharmaceuticum z punktu widzenia strategicznego jest inwestycją ważniejszą, ale ta niezwykle mnie cieszy z kilku względów. Po pierwsze, bo ona jest skierowana do szczególnej grupy pacjentów. Dzieci z wrodzonymi, przede wszystkim z wrodzonymi wadami serca. Po drugie, cieszy mnie, ponieważ jest to inwestycja kompleksowa, nie tylko oddział, ale i bloki operacyjne, a więc wszystko będzie w tak samo doskonałych warunkach się odbywać. Po trzecie, cieszy mnie to, że jest to inwestycja, która jest relatywnie bezbolesna dla szpitala, bo jak podkreśla pan dyrektor, zaledwie 7-8% kosztów tej inwestycji musiał szpital wyłożyć sam. Podobną sumę, ogromną jak na osoby, które z własnych środków przeznaczają na tak szlachetny cel pieniądze, dokonało tego moich dwóch przyjaciół, którzy dzisiaj dostali, biznesmenów Wielkopolski, którzy dzisiaj zostali nagrodzeni tymi medalami wraz z małżonkami. No oczywiście główny ciężar tej inwestycji to Ministerstwo Zdrowia i stąd cieszymy się z obecności pana ministra Gadomskiego. Ja muszę powiedzieć, że pana ministra Gadomskiego poznałem, to było jakieś półtora roku temu, na początku mi się kojarzył jako bankier, ponieważ zaszczycił podpisanie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, tam się poznaliśmy. Teraz bardziej mi przypomina świętego Mikołaja, ponieważ miał okazję już kilkakrotnie wręczać mi czy to czeki, czy promesę kolejnych środków na Uniwersytet Medyczny i szpitale kliniczne, ale przede wszystkim pan minister ma dobrą rękę, ponieważ przyjeżdża nie tylko wtedy, kiedy trzeba dać środki i dopiero rozpoczynamy jakąś inwestycję, ale również kiedy je kończymy, tak jak jest to dzisiaj i tak jak to było z centralnym, z Centrum Symulacji Medycznych. Dalej kolejny powód, dla którego cieszy mnie ta inwestycja, to jest to, że ona jest logiczna. To znaczy jest w szpitalu, w którym będziemy przez wiele, wiele lat i warto w ten szpital inwestować, no w odróżnieniu, jak tutaj już wspominali moi przedmówcy, do szpitala klinicznego numer 1, szpitala klinicznego numer 2. Tam naprawdę potrzebujemy centralnego szpitala klinicznego. I zawsze jak jest jakiś minister, który otrzyma medal, a pan minister otrzymał dzisiaj medal, to podkreślamy, za centralny szpital kliniczny, to my dajemy honoris causa. I wreszcie... Bardzo bym się cieszył. I wreszcie ta inwestycja również cieszy dlatego, bo ona daje nadzieję innym oddziałom, bo wiem, że jest w kompleksie z kolejnymi, z kolejną przebudową, modernizacją bloków operacyjnych, tym razem dla oddziałów chirurgicznych i dla intensywnej terapii. Na koniec chciałbym pogratulować i życzyć całemu zespołowi Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej satysfakcji z pracy w tych nowych warunkach i również ich pacjentom, ich małym pacjentom tego, że będą mogli być w tak dobrych warunkach leczeni. Dziękuję bardzo. Poproszę panią dyrektor Pachcia. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie. Chciałam państwu wszystkim, którzy przyczyniliście się i tu zostali oni już wszyscy wymienieni, ale nawet jeżeli są cisi bohaterowie, pracownicy szpitala, którzy przyłożyli do tego ręki, wszystkim państwu gratuluję. Jak panowie przede mną powiedzieli, pan minister i pan rektor, są inwestycje celowe, ale wiemy, że w ochronie zdrowia zdarzały się, już teraz rzadko zdarzają się, ale historycznie niestety zdarzały się inwestycje niecelowe, nielogiczne, czasami nawet niepotrzebne. O tej inwestycji można powiedzieć bardzo wiele, ale przede wszystkim trzeba o niej powiedzieć, że ona jest i potrzebna, i celowa, i wszelkie walory ważnej inwestycji przemyślanej spełnia. I tego państwu gratuluję. Pozwolę sobie także powiedzieć małe życzenie, może
nawiązując do tej tęczy, o której pan dyrektor mówił, też swój kawałek tęczy w życzeniach, pozwolę sobie wyrazić. Po tych latach, gdzie państwo byliście w trudnych warunkach jako zespół, liczę na to bardzo, że teraz w nowych warunkach nie tylko wrócicie państwo do poziomu operatywy sprzed 6 lat, ale że będzie to jeszcze więcej. Że jeżeli już dziecku i jego rodzinie przytrafia się takie nieszczęście, jak potrzeba skorzystania z oddziału kardiochirurgicznego, to żeby trafiali tutaj. I panie profesorze, nie tylko z Wielkopolski, bo mamy tu na marginesie, powiem pan rektor, świetnie zorientowany, ujemną migrację, ale nie czepiałam się, trzeba powiedzieć, ponieważ wiedziałam, że inwestycja w toku. Że jak będzie nowy blok i nowe łóżka i będzie ten oddział intensywnego nadzoru także właściwie przygotowany do tego, żeby się ciężkimi pacjentami opiekować już bez stresu, że państwo do tego podejdziecie. Także życzę sobie nie tylko tego, żeby wszystkie wielkopolskie dzieci były operowane na tym oddziale, ale żeby z kraju przyjeżdżały do nas. Bardzo dziękuję, gratuluję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Panią wojewodę bardzo poproszę. Szanowni państwo, ja dzisiaj reprezentuję pana wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana i właśnie w jego imieniu chciałam państwu podziękować i przekazać słowa skierowane do wszystkich pracowników szpitala, do pana rektora, do pani dyrektor i do pana dyrektora. Szanowni państwo, panie ministrze, oczywiście do pana również. Takie momenty jak dziś jednoczą szpital, który jest miejscem, w którym każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że tutaj liczy się życie ludzkie. A życie to wartość nadrzędna, wartość, która nie ma żadnych barw. Każdy z nas kończy tu, ma swoje określone poglądy, ale chyba każdy z nas wie jedno. Takie inicjatywy jak ta, tak ważna inwestycja, to nasze wspólne dobro. Dobro, które ma ratować ludzkie życie. I często, kiedy ktoś z naszych bliskich znajdzie się w sytuacji krytycznej, kiedy oczekujemy na jego przebudzenie, na pozytywne informacje, wtedy doceniamy i przewartościowujemy nasze myślenie o życiu. Jestem przekonana, że na tych salach będą działy się piękne rzeczy. Nie chcę mówić o cudach, bo wiem, że cud to stan na granicy niemożliwości. A nasi specjaliści, lekarze i cały personel to ludzie, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Sukcesy wynikają z ciężkiej pracy, wielkiej wiedzy i odpowiednich warunków do leczenia. Jesteśmy przekonani, że to miejsce będzie świadkiem wielu pięknych uśmiechów, radości i chwil dla ludzkiego życia bezcennych. Szanowni państwo, dziś oddajemy nowe bloki operacyjne. W nowym budynku znajduje się 5 nowoczesnych sal operacyjnych, które są wyposażone w najwyższej klasy sprzęt oraz nowoczesny oddział kardiochirurgiczny dla dzieci z oddziałem pooperacyjnym. Ile razy uda się tu uratować ludzkie życie? Zadajmy sobie to pytanie. Oby jak najwięcej. Dlatego jeszcze raz podkreślę, takie miejsce jest bezcenne i warte każdych kwot. Szczególnie warto docenić wsparcie darczyńców, to aż blisko 3 miliony złotych. Ktoś powie, że 3 miliony w obliczu prawie 44 milionów to niewiele. Ale zauważmy, że te 3 miliony to są pieniądze przekazane od serc dla serc, dobrowolnie. Za to warto dziękować i doceniać tych, którzy zaangażowali się w zbiórkę. Stowarzyszenie Nasze Serce. Dzięki ludziom dobrej woli, dzięki Ministerstwu Zdrowia i władzom szpitala udało się zrobić wielką rzecz. Niech ta inwestycja służy, niech będzie wielokrotnym świadkiem najpiękniejszych chwil w historii tego szpitala. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman i ja również państwu serdecznie gratuluję i życzę tutaj jak najlepszej pracy i oby te chwile nie były dla państwa ciężkie, oby były jak najbardziej radosne i oby się udało pomóc wielu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Jeśli chcemy zwiedzać, to musimy bardzo się sprężyć tak naprawdę. Także panowie profesorowie, którzy mieli mieć referaty po 15 minut, obiecali, że się w czterech zgłoszą. Zmieszczam. Bardzo proszę, panie profesorze, pan profesor Wojtalik. Ale zdążymy przejść. Wielce szanowni państwo, to dla wszystkich wielkie święta, ale dla mnie szczególne, bo po pierwsze zabiegałem o to od 22 lat, a po drugie byłem świadkiem przez 43 lata i uczestnikiem kardiochirurgii dziecięcej, którą założył profesor Mieczysław Wójtowicz, nie będąc kardiochirurgiem, zaprosił doktora Szelongowicza, który o kardiochirurgii widział wiele i wówczas w latach 70., początek 80. Poznań był ośrodkiem numer jeden w Polsce. Wykonano tutaj pierwszą operację Fontana, pierwszą operację przełożenia wielkim tętniczym metodą Senninga. Niestety z biegiem czasu te 150 metrów kwadratowych, którym dysponowaliśmy, tak nas ograniczało w sensie merytorycznym, że nie byliśmy w stanie dorównać i w tej chwili jesteśmy numerem 4 i otwarcie nowego oddziału kończy tak naprawdę okres prowizorki, okres jakby przystawki przy chirurgii dziecięcej, okres granicy niewidzialnej na korytarzu, którą mi pokazał rektor Gadzinowski, mówiąc, o tutaj odtąd będzie twoja klinika. Zaczyna się okres budowania nowego, silnego na poziomie światowym zespołu. To nie będzie okres roczny, to nie będzie okres dwuletni, ale ja jestem przekonany, że ten oddział z nowym, rozwiniętym zespołem ma potencjał do ponad 500 zabiegów rocznie, bo takie ilości wykonują trzy ośrodki w tej wielkości, to znaczy Prokocim, Matka Polka i Centrum Zdrowia Dziecka. Gdy wróciłem z pracy u profesora religii w Zabrzu, wiedziałem, że narzekanie nic nie daje, trzeba się wziąć do roboty. Czerpałem przykład z mojego szefa, mówiliśmy o nim tatusia i założyłem Stowarzyszenie Nasze Serce z moimi krewnymi i przyjaciółmi. Zaufało mi wtedy 21 osób, to było minimum. I rozpoczęliśmy festyny, bale, zbiórki. Budowaliśmy konsekwentnie zaufanie, wiarygodność. Byliśmy organizacją pożytku publicznego. W największym rozdaniu 1% podatku uzyskaliśmy 220 tysięcy złotych i w następnym roku mieliśmy kontrolę Urzędu Wojewódzkiego, którą przeszliśmy bez żadnych haczyków i problemów. Także te pieniądze też się na to wszystko składają. Miałem szczęście, bo potrafiłem dotrzeć do ludzi. No, pierwszą osobą, która mi zaufała tak na maksa, to była Maria Rybicka, współwłaścicielka firmy z siedzibą w Genewie i w Tajpej. I ona sprzedała książkę o sztuce malarstwa chińskiego na bibułce, pędzelkiem, jednym ruchem. I całą kwotę 50 tysięcy złotych przekazała na budowę. Wtedy właściwie to było w sferze tylko marzeń, nawet nie konkretnego projektu. Później stopniowo było coraz lepiej. Pojawił się pierwszy projekt budowy. Niestety w okresie ministerstwa profesora religii ten projekt nie został zaakceptowany. Zbudowaliśmy hotel dla rodziców. To była taka rozgrzewka, miałem 120 tysięcy, a potrzebowałem 400 w ciągu pół roku, zbierałem brakujące pieniądze, wiedziałem, że to się uda. I pojawił się w 2011 projekt modernizacji szpitala, w tym kardiochirurgii, na czwartym piętrze. 20 minut transportu dziecka w czasie reanimacji krwawiącego. To ja wiem, że czasami trzeba zaakceptować rzeczy, które są możliwe i nie marzyć o niemożliwym, ale wówczas mając 1,5 miliona powiedziałem dyrektorowi Pawle i panu rektorowi, że mam 1,5, uzbieram 3 miliony i proszę o zbudowanie dodatkowego piętra i zaczął się roller coaster. Wyjazd z kanclerzem poniedziałkiem do Warszawy, wracamy, będzie. Tydzień później spotkanie w rektoracie, nie będzie. Potem znowu będzie, potem znowu nie będzie i w końcu jest. Trzeba wiedzieć, jak można się posunąć za daleko. Tak jest podsumowanie tych wszystkich działań, bo naprawdę były hardkorowe sytuacje. Do tego moi przyjaciele rotarianie, ja jest ich wielu, też odegrali tutaj bardzo istotną rolę. Dwa kluby Rotary zebrały po 50 tysięcy, nie mówiąc o 1%. To właśnie rodzina Wojtka Pawłowskiego, Doroto i Wodku. Jeszcze raz wam dziękuję i też przez moich przyjaciół, pani Małgorzato,
Panie Jacku, bardzo wam dziękuję za wsparcie, bo wiedziałem, że nie jestem sam i te pieniądze stopniowo w większych kwotach i małych się pojawiały. Także dzisiaj możemy świętować. Tak naprawdę musiałbym podziękować co najmniej 70 osobom, bo jest 35 fundatorów i tysiące osób, które wpłacały drobne kwoty. Pan rektor ma czas ograniczony, pan kanclerz ma czas ograniczony i dlatego dzisiaj z tej całej grupy fundatorów i tych, którzy mieli istotny udział w budowie, chciałbym wręczyć na pamiątkę statuetki zrobione przez Roberta Sobocińskiego i uzupełnione przez mojego przyjaciela Juliusza Niczkę. Także zapraszam serdecznie pana kanclerza Poniedziałka, pana kanclerza Rafała Staszewskiego, pana rektora Andrzeja Tykarskiego i pana rektora Jacka Wysockiego. Zapraszam. Jacku, bez ciebie by nie było. Bo ty podjęłeś tą trudną decyzję. Włącznie z Bogdanem Poniedziałkiem, panie rektorze. Ale jak następca rozwinął tę ideę. Właśnie. Ziarno rzucone w 2011 stopniowo kiełkowało, było pielęgnowane. Pod każdym względem. Także bardzo dziękuję za wsparcie. Bogdanie, dziękuję ci, że wtedy to załatwiłeś. Nie, no, razem. Chyba na kolanach trzeba by pójść. Panie kanclerzu, bardzo dziękuję. Nie ma niestety Krystyny. Jest? Krystyna, jest. Pani Piątkowska. Pani dyrektor. Proszę, a tak, bo dzisiaj dyrektor. A dla mnie na co dzień sąsiadka, która jak już żartujemy, ma wspaniałego psa też. Który nas od wszystkich. Krystyno, dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Jesteście bardzo pomocni, byliście cały czas i spełniliście marzenie, no moje na pewno, ale przede wszystkich pacjentów, którzy z tego będą korzystali, bo to tak naprawdę nie są nasze oddziały, tylko tych pacjentów. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie widzę bez okularu. Jest. To jest dla Urzędu Rektora. Tak, Urząd. Ja to daję imię. Dyrektor generalny, jesteście tu państwo wymienieni z imieniem i nazwiska. Tak jak powiedziałem, ten oddział zaczyna ciąg dalszy, bo z mojej krótkiej opowieści widać, że to jest sztafeta. Tą sztafetę przekazujemy dalej i będziemy budowali oddział tak, jak obiecaliśmy. Dziękuję bardzo. A miało być 5 minut. Ja mam nadzieję, że pan profesor jest bardziej zdyscyplinowany. Jako chirurg dziecięcy myślę, że tak. Mili państwo, szanowne panie, szanowni panowie, chwytamy wiatr w żagle. To jest, co to znaczy wiatr? To znaczy, że wszystko się udaje, wychodzimy na prostą, ale zobaczcie państwo, stosunkowo niedawno mieliśmy żagiel, świetny zespół instrumentariuszek, pielęgniarek, chirurgów dziecięcych, wykształconych w różnych ośrodkach Polski i świata, ale brakowało nam tego żagla. Poznań ma bardzo bogatą historię chirurgii, bardzo bogatą historię pediatrii, bo to, zobaczcie państwo, o tym, że należy wydzielić chirurgię, wiedziano bardzo dawno. I rok 72, to jest pierwszy szpital, szpital dziecięcy, szpital uniwersytecki, otwarcie sali operacyjnej, jak się wszyscy wtedy radowali, ja tego jeszcze nie pamiętam. Ale 20 lat później otwierano nowy blok operacyjny. To już dokładnie pamiętam, jakie było szaleństwo. Pierwsza klimatyzacja, pierwszy stół operacyjny. Zobaczcie państwo, piękne lampy bezcieniowe. Żeśmy pięknie pracowali, ale doszliśmy do ściany. Już służby nie chciały tego bloku przyjąć. Sanepid, myślę, że już też panu dyrektorowi pukał do tego, czyli zostaliśmy przybici do ściany. Ale następuje nowy wiek, to jest nasza umywalnia, do dzisiaj używana, ale znaleźli się ludzie dobrej woli, zwłaszcza minister czy Ministerstwo Zdrowia i
umożliwiło nam taki blok operacyjny. Państwo będziecie to za chwilę oglądać. To jest piękna rzecz, która ma służyć dzieciom. Tak operujemy do dzisiaj. A tak dzięki znowu tej czarodziejskiej różdżce będziemy operować za chwilę. Tak wygląda blok, korytarz. I znowu ta różdżka i zobaczcie Państwo, co się dzieje. Piękny blok operacyjny. Tu za chwilę będą wjeżdżały wózkami dzieci i ten cały zespół wykształcony będzie mógł służyć naszym małym pacjentom. Rozmowy były bardzo trudne, mili Państwo. I na etapie planów, i na etapie wyposażenia. I to, co powiedział mój dyrektor, również na etapie teraz pracy, ale myślę, że możemy powoli butelki szampana otwierać, bo tak wspaniały zespół chirurgów i pań pielęgniarek będzie mógł pracować już. Mamy i wiatr, i żagle, mili Państwo, ale to, co jest najważniejsze, to jest podziękowanie naszych pacjentów. Podziękowanie dla ministra, dla całego ministerstwa, podziękowanie dla jego magnificencji rektora i naszej wspaniałej uczelni, ale również podziękowanie dla pana dyrektora i całego zespołu za wielką pracę. To nie jestem ja, żeby sobie kojarzyć, to jest mój asystent. Też ma na imię Przemysław. Ale szczególne podziękowanie, to naprawdę szczególne dla mojego zespołu, dla pań instrumentariuszek, dla pań pielęgniarek, dla moich wspaniałych doktorów, bo ich ciężka praca będzie umożliwiła dalsze działanie tego bloku. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam z Poznania i myślę, że zdążyłem, panie dyrektorze. No, gratuluję. Pan profesor jest naprawdę świetnym chirurgiem. Ja jestem bardzo krytyczny, ale na stół bym mu się położył bez najmniejszego problemu tutaj. Bardzo Państwu dziękuję za tą część. Teraz przejdziemy już zwiedzać bloki operacyjne i kardiochirurgię. Pana rektora, pana ministra, panią dyrektor poproszę o przecięcie wstęgi, a następnie jego ekscelencję księdza biskupa bardzo poproszę o poświęcenie, tak? Bo to myślę też jest ważne dla wielu ludzi, dla wielu naszych pacjentów. Cztery. No ja najbardziej gromadzi nas tutaj szczere pragnienie dobra dzieci, ich rodziców i tak zawsze powinno być ponad wszelkimi podziałami, tak jak to padało tutaj i w tym miejscu jesteśmy, gdzie przede wszystkim ta troska o dobro wspólne i dobro poszczególnych ludzi i w tym miejscu pragnę pozdrowić i w imieniu księdza arcybiskupa, naszego metropolity też podziękować i pobłogosławić ten oddział i tych wszystkich, którzy to dzieło będą tutaj tworzyli, przede wszystkim posługiwali tutaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Panie rektorze. Nie, no panie rektorze, pan jest tu szefem. Tylko pan rektor nie wie, w którą stronę idzie. Ja będę go prowadził. Ja tam lubię, jak mnie ktoś poprowadzi, bo przecież bez dobrych doradców to by sobie nie możemy.